Dobrze, przyjaciele. Witamy. Witamy nas w niedzielę. Słowo Boże mówi, zbudź się, chwało moja, zbudź się, harfo i cytra, ja obudzę jutrzenkę. Wiecie, te zdanie kiedyś utkwiło mi w głowie, zrozumiałem, że uwielbienie Boga, ono po prostu przynosi światło do życia. Jest napisane, zobacz, zbudź się, chwało moja, zbudź się, harfo moja, a ja obudzę jutrzenkę, że nastąpi jakiś błysk człowieku, który realnie wielbi Boga. Kiedy oddajesz mu chwałę, to przychodzi do życia światło. To nie chodzi o to, że to jest jedyna droga przyjścia światła do życia, oświecenia wewnętrznego człowieka, ale jest to jeden z ważnych elementów, kiedy ty wielbisz Boga. Wiesz, kiedy ja uwielbiam Boga, to ja rozumiem, że to nie jest tylko wyraz mojej miłości do Boga, ale następuje jakaś potężna reakcja. Coś, co często jest potem, co się rozkłada w życiu, tak? Na jakieś elementy i to światło zaczyna przychodzić mocniej, mocniej, mocniej. Dlaczego my taki duży nacisk kładziemy na to, aby ludzie w sposób codziennie oni mieli wewnątrz siebie uwielbienie? Dlatego, że kiedy ty zrobisz coś takiego sobie, że jesteś chwalcą Boga. W ogóle wiecie, że słowo Jehudi, czyli Żyd, to jest słowo, które oznacza chwalcę Boga. Żydzi to ci, którzy chwalą Boga. To takie coś jest. Jehudi, chwalcy Boga. Wiesz, kiedy będziesz się uwielbiał Boga, to pamiętaj, że to nie jest tylko wyraz twojej miłości do Niego. Ale tam następuje jakaś reakcja, która przynosi ci światło. Gdzieś coś się przesuwa. Zaczynasz lepiej widzieć, lepiej rozumieć, a zaczynasz łatwiej się poruszać, kiedy zbudzisz to w sobie. Dlatego tak ważną rzeczą jest, żeby nie było w człowieku ograniczenia, jeżeli chodzi o uwielbienie Boga. I dzisiaj tak wielbimy Boga, uwielbienie Boga jest szeroką rzeczą, a dzisiaj tak w kościele, tutaj w grupie wielbimy Boga, ale kiedy uczymy się w takiej grupie otwierać, to wtedy w naszej codzienności jest to o wiele łatwiejsze dla nas. O wiele łatwiej ci jest uwielbiać Boga, kiedy ty tutaj dokonasz przełomów jakichś w swoim życiu. To jest ważna sprawa. Gdy zrozum, że uwielbienie jest wielofunkcyjne. Nie tylko oznacza, że kochasz Boga i Panie oddaje ci cześć i ja teraz ci dziękuję tym, co robię, ale też włączasz coś w sobie. Włączasz jakieś światło. Ja kiedy to zauważyłem, to ja czasami to trzeba byłoby mnie zobaczyć w jakichś akcjach, ja sam jestem najczęściej wtedy i to wygląda przeciwnie, ale ja wiem, że ja coś włączam. Zaczynam uwielbiać Boga, ja wiem, że coś się włącza. I miej taką myśl właśnie, że obudź się harfo moja, zbudź się cytro moja, a ja obudzę jutrzenkę, żeby coś we mnie zabłyśnie. Dzisiaj to mi coś zabłyśnie. Dzisiaj zrobisz krok, który jest krokiem w jakiś świat. Tylko niech to będzie twoje. Niech to uwielbienie to będzie twoja rzecz. Ojcze, my wywyższamy Ciebie. Ojcze, my dziękujemy Tobie, że Ty dałeś nam możliwość zrozumienia, w jaki sposób uwielbiać Ciebie. Ojcze, my dziękujemy Tobie za to, że kiedy my, Ojcze, wywyższamy Twoje potężne imię, to nie tylko obrazujemy naszą miłość, ale włączamy jakieś światło.
Boga swego, całą swoją siłą, całą swoją duszą. Yeah.
jedno wiem, w Jezusie Bóg pokonał śmierć i strach na zawsze już.
za potęgę Twojego Syna w nas. My uwielbiamy Ciebie, Wszechmogący Królu, który zamieszkałeś w nas. My uwielbiamy Ciebie. Thank you.
sposób nie dociera do twojego życia. To jest taka opcja, że jesteś pod wpływem ducha czarów. Chcemy się dzisiaj modlić o uwolnienia od demonów. Jeśli prawda z Bożego Słowa nie dociera gdzieś do ciebie, jeśli oczywiste rzeczy z Biblii nie docierają gdzieś do ciebie, to jest taka opcja, że jesteś pod wpływem ducha czarów i manipulacji. Niekoniecznie ty musisz być tego nośnikiem, ale jest taka opcja, że jesteś pod wpływem tego ducha. Ja w moim życiu zostałam uwolniona spod wpływu ducha czarów i manipulacji. I kiedy zostałam od tego ducha uwolniona, to prawda z Bożego Słowa w sposób prosty i oczywisty zaczęła docierać do mojego ducha. Jeśli mocarz nie jest związany, mocarzem w twoim życiu ma być Jezus Chrystus. Ale jeśli jest inny mocarz, to Jezus nie ma swobodnego panowania. Jeśli widzisz w sobie, że potrzebujesz uwolnienia od demonów, tu się nie ma co wstydzić. Tak jak zawsze Artur mówi, my w pierwszym kościele wymiotowaliśmy razem ze wszystkimi członkami kościoła do miski. Tu się nie ma czego wstydzić. Nad diabłem musi brać autorytet. Jeśli czujesz, że to jesteś ty, ale wstydzisz się wyjść, to ja w imieniu Jezusa biorę teraz autorytet nad wszelkim pohambieniem i nad wszelkim wstydem. Żaden wstyd i żadne pohambienie. Diable, ja mówię do ciebie, że nie masz władzy nad kościołem. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ta władza została ci odebrana przez Jezusa Chrystusa. Nie będziesz sprawą swoich rządów. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ja w imieniu Jezusa biorę autorytet nad duchem czarów i manipulacji. Przez moc imienia Jezus. Ja zrywam kajdany z ich życia. Przez moc imienia Jezus. Przez świętą krew Jezusa. I przez moc świętego ducha. W imieniu Jezusa. Swoboda. 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 Swoboda w imieniu Jezusa. Swoboda. Nakazujemy w imieniu Jezusa wszelkim czarom, aby odchodziły. Wszelkie czary. Ludzie, którzy jesteście uwalniani, otwierajcie usta. W imieniu Jezusa ja rozkazuję z naturalnym oddechem odejść w tej chwili każdej sile czaru. Teraz! 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 W imieniu Jezusa zabieraj swoje łapy. Zabieraj łapy z ludzi. Pokój duchu manipulacyjny. Wrąż! 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 W imieniu Jezusa. Wrąż! 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 W imieniu Jezusa. Każdy duch niemy i głuchy. Wrąż! Ty podły duchu, który powodujesz, że ludzie odbierają kłamstwo, w imieniu Jezusa usuwaj się. Teraz, z naturalnym oddechem, podły duchu kompromisu. Fon! 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 Makatowo, kotoroso, zaraz na gardzi. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Teraz zabieraj łapy. Fon! 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 W imieniu Jezusa. Fon! Nie dotykaj ich. Nie dotykaj, do końca! Do końca! Koka maka rada sile, Jesus! Teraz! Do końca! Do końca! Każdy podły duchu! Zabieraj swoje łapy z niej! Fron! 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 Wynoś się fron! Puszczaj się ciało! Zostaw mu! Teraz! 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 Teraz!
Thank you.
położyłem na Ciebie srebrną szatę. Nie ubieraj jej tylko wtedy, kiedy myślisz, że jest Twoje święto. Ona wygląda wspaniale, ale została Ci dana, abyś chodziła w nią codziennie i nie martwiła się, że się zniszczy. Ona jest niezniszczalna. Niezniszczalna. Będę Ci dodawał klejnotów przy Twoich rękawach. Będę dodawał Ci klejnotów, tylko chodź w mojej szacie. Chodź w mojej szacie. Każdego dnia nie martw się, że będzie niszczyć. Z każdym rokiem będzie pięknie ćmaka to osobą rola. Przyniosło objawienie Izraelitom, którzy wychodzili z Egiptu. Ja ufaniam to namaszczenie, Ojcze. Ja ufaniam to namaszczenie, Ojcze. Że ich buty rosły razem z ich nogami. Ojcze, w imieniu Jezusa niech ona to dostrzeże. To, co oni zobaczyli tam na pustyni. Ojcze, maka to socorro la sede de Jesus. Holy Spirit, będę kiedy Ci la praise. Holy Spirit, de Jesus. Kłem poko, Duchu Święty. Uwielbiam Cię, Duchu Święty. W imieniu Jezusa wszelki chaos, wszelki zabęd świątuje Cię na Twoje ciągłości. Nie pozwalam Ci go dotykać. W imieniu Jezusa, przeklęty Duchu, odsuń się od sługi Bożego. W imieniu Jezusa, nie dotykaj Jego powołania. Nie dotykaj Go. Wol! Każdy czary, wol! Każda manipulacja, wol! Wszelki lęk, wol! Wszelkie zamieszanie, wol! 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 Do końca! 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 Nie dotykaj Bożego Królestwa! Do końca! Do końca! W imieniu Jezusa! W imieniu Jezusa! Przeklęty Bogu! Zabieraj łapy od Bożego sługi! Teraz! Przez krew Jezusa! Przez krew Jezusa! Przez krew Jezusa! Ja zamykam Cię w klatce duchu chaosu i zamętu! Ja rygluję drzwi i odsyłam Cię w czeluść! Odczuwaj teraz ból! Odczuwaj ból! Ja Cię torturuję! Przez krew Jezusa! Przez Jego śmierć! Przez Jego zmartwychwstanie! W imieniu Jezusa zadaję Ci ból! Odsuń mnie! Przez imię Jezus! Przez imię Jezus! Kolejujcie, Pana Krajwy, Pana Krajwy, Pana Krajwy, Pana Krajwy, Pana Krajwy, i ducha zielonoświątkowego. Za tym idzie siła. Trzeba się tego wyrzec. Trzeba się wyrzec wszelkiej nauki, która nie jest nauką apostolską. Trzeba się wyrzec tego. Trzeba się tego powyrzekać w imieniu Jezusa. Ja wyrzekałam się. Wyrzekałam się fałszywych rzeczy, które przyszły do mnie w kościele zielonoświątkowym. Za dobre podziękowałam, ale ze złych musiałam się uwalniać. Wszelki duch religii, jakikolwiek duchu religijnym byłeś, jeżeli masz w sobie pozostałości Kościoła katolickiego, jeżeli masz w sobie pozostałości, gdzieś coś w tobie siedzi, wyrzekaj się teraz tego. Nakazuj każdej fałszywej doktrynie, aby odchodziło od twojego umysłu. Ktokolwiek cię skaleczył, ktokolwiek cię skaleczył, uznaj to za atak diabelski. Ja w imieniu Jezusa przeklinam demoniczne siły katolicyzmu. Ja przeklinam demoniczne siły stojące za duchem baptystycznym, za duchami zielonoświątkowymi, za demonicznymi siłami, które dotykają prawosławia, które dotykają protestantów. Ja to przeklinam.
i temu, który przychodzi.
Yeah.
patrz w górę. On ci przypomina słowa Jezusa. Myśli Jezusa, uczucia Jezusa. To się przebija przez twoją duszę. Przebija cię. Święty, święty.
a Ty wypełnia świątynię, a wokół Jego domu aniołowie śpiewają. Święty, kraj Jego szaty wypełnia świątynię, a wokół Jego domu aniołowie śpiewają. Yeah.
upadłeś, to zrzuć na Niego ten grzech. On dawno za Niego umarł. Obmyj się w modlitwie krwią Jezusa. Obmyj swój umysł, emocje, decyzje. Odrzuć wszelkie potępienie, wszelkie poniżenie. Zobacz siebie razem z Nim na tronie. Nie oglądaj siebie jako grzesznika. Oglądaj siebie jako świętego. Jako świętego. Jako świętego. Taki jesteś. Jesteś święty. Nie patrz przez pryzmat swoich uczynków. Nie patrz przez upadki teraz. Nie patrz przez to, co ci nie wyszło. Przez jakąś porażkę, przez jakiś akt niewiary. Nie patrz. To jest zwiedzenie. Patrz przez krew Jezusa. Zobacz, jakim On ciebie widzi. Czy ja modlę się teraz, żeby każdy człowiek widział siebie takim, jakim ty go widzisz. Niech teraz to widzi każdy człowiek. Ho, karalbezire, miłością swą, której nikt nie wyrazi mocą cud, wypełniłeś życie me i szła. Miłością swą, której nikt nie wyrazi mocą cud.
Yeah.
Yeah.
Polski Kościół powstał. Uwielbiamy Cię, Ojcze, to, że jesteśmy Twoim ciałem. Jezus zawierni z wszystkich sił Twoim żywym Kościołem. Jego chwałą zabłyśnie. Jesteśmy światłością Twoją, Ojcze, tutaj. Dla Niego będziesz żyć. Żyjemy Twoim życiem. Halleluja. Polski Kościół powstaje Twoim życiem. Jezus zawierni z wszystkich sił. Twoją światłością, solą tej ziemi. Ojcze, ja świecę i nigdy nie zgasnę. Każdy to widzi i będą jeszcze bardziej widzieć. Mam Twoją moc, Twoje dary są do mojej dyspozycji. Niczego mi nie zabraknie.